Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Proszę Państwa, w ten niezwykle gorący, upalny poranek gościem Radia Poznań, kluczowego tematu, kluczowy gość. Proszę Państwa, Rafał Grupiński. Witam Panie Rafale. Dzień dobry. Rafał Grupiński. Dzień Państwa. Trzeba to powiedzieć. Człowiek opozycji, współpracownik poznańskiej Solidarności Walczącej i prezydenta Macieja Frankiewicza, kochanego tu w mieście. Człowiek określonej formacji, krytyk literacki, literat, autor dziejów kultury polskiej, menedżer mediów. Proszę Państwa, można by tu długo jeszcze wymieniać jego zasługi na polach kultury, ale przede wszystkim człowiek, który osiągnął wielki sukces w polityce. Wieloletni przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. No i gościmy go właśnie w związku z tą burzą, którą wywołał powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną. Ofensywa PO, pan Grupiński, bardzo bliski współpracownik Rafała, prezydenta Donalda Tuska, prezydenta, mój Boże, premiera Donalda Tuska. No i teraz rodzi się pytanie, czy nic się nie stało? Czy ten powrót Donalda Tuska będzie gładki jak nożem w masło? Czy rzeczywiście ten powrót nie wymaga jakiejś pokuty, jakiegoś zadośćuczynienia? Czy rzeczywiście jest on w pełni w prawie, żeby zdobyć dziś ster rządów w Polsce? Mówię oczywiście o Donaldzie Tusku i pytam Rafała Grupińskiego. No cóż, sądzę, że z wielu powodów ten powrót jest ważny. Ważny nie tylko dla nas, mówię tutaj oczywiście o środowisku Platformy Obywatelskiej, ale generalnie też dla wielu wyborców, nie tylko myślę naszych, nie tylko Platformy czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, dlatego że Donald Tusk jest po prostu politykiem niezwykle doświadczonym. I tu bym przede wszystkim nacisk położył na owo doświadczenie, pamiętając o tym, jak przez wiele lat był szefem Rady Europejskiej, w jaki sposób współpracował z największymi tego świata politykami, w sensie siły gospodarczej czy politycznej poszczególnych państw, chociażby biorąc udział w spotkaniach Grupy 20. Ale proszę wybaczyć, że wejdę w słowo. No oczywiście brał udział w różnych spotkaniach, ale jakież to sukcesy Donald Tusk odniósł w Unii Europejskiej, że no, tak powinniśmy ten fakt fetować? No na pewno nie było z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski może nie za bardzo było widać te sukcesy, dlatego że rząd polski stanął w opozycji do dawnego premiera naszego państwa i jak pamiętamy, jako jedyny przedstawiciel Polski głosował przeciwko drugiej części kadencji Donalda Tuska, więc relacja z tego, co nasz premier robił w Europie, nad czym pracował, w zasadzie nie były generalnie opinii publicznej przekazywane, jeśli chodzi o media publiczne. No, ale, to oznacza, ale wiemy dobrze, że przeszła Europa przez parę ciężkich chwil. Sprawiedliwość Donald Tusk nie zabłysnął na salonach europejskich. No i trudno mówić o jakimś tam jego wyrazistym sukcesie. No, ja powiem tak, no nie byłoby takiego jednoznacznego poparcia, jeśli chodzi o drugą część kadencji, bo ona nie jest automatyczna, jeśli chodzi o szefa Rady Europejskiej, gdzie wszyscy, nawet Węgrzy, poparli jego dalsze sprawowanie szefostwa Rady Europejskiej. Myślę, że to była najlepsza recenzja jego pracy. No a trzeba pamiętać, że układanie, czego tak na zewnątrz nie widać, bo polityka jest często polityką na tym poziomie gabinetową, kuluarową, że układanie interesów pomiędzy 20 paroma państwami, żeby potem doprowadzić do wspólnych głosowań, jest niezwykle skomplikowana. Więc na pewno każdy z nas miałby sporo ciężkiej pracy, żeby do wspólnego działania Europy co chwilę doprowadzać, mimo różnych interesów poszczególnych państw. No tak, ale gdzież tu sukcesy? No proszę mi wybaczyć, trzeba tutaj wspomnieć Brexit, trzeba wspomnieć porażkę na polu walki z COVID-em Unii Europejskiej i wiele innych, które są pokłosiem
no, takiego dość słabego zarządzania tą strukturą, czy współzarządzania, bo rzeczywiście szef komisji to nie jest ktoś bardzo sprawczy. Szef Rady Europejskiej. Tak, ale nie jest ktoś bardzo sprawczy, ale jednak. No ale wróćmy tutaj może na pole. Nie, ale tutaj panie redaktorze, ja bym nie przypisywał winy za to, że COVID w Europie się pojawił komuś, kto ani już wtedy Radę Europejską nie kierował, ani też nie miał akurat na to wpływu. Zresztą przypomnę, że to myśmy akurat, nasi eurodeputowani, postawili sprawy zdrowotne jako sprawy wspólne europejskie, bo one wcześniej były sprawami wewnątrz poszczególnych państw i one nie były agendą ogólnoeuropejską, przypomnijmy, tak? Sprawy ekonomiczne, sprawy polityczne, nawet sprawy obronne w większym stopniu były dla Europy wspólne, a nie sprawy zdrowotne. One były w indywidualnych państwach i to myśmy doprowadzili do tego, że Europa zaczęła o tym mówić wspólnie i dyskutować. Co więcej, stworzyliśmy specjalną komisję w Parlamencie Europejskim do spraw właśnie walki z rakiem. Pierwszą w historii Unii Europejskiej, więc tutaj myślę, że na pewno zgoda. Tu są warto o takich rzeczach parlamentarzystów pana ugrupowania, no jednak struktura Unii Europejskiej okazała się być nieprzygotowaną i w tym sensie mówię o tym, że tu nie było jakiegoś przełomu, wręcz przeciwnie moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość zarządzania tąże strukturą Unii Europejskiej. Wspólna zrzutka na zakupy, tak, szczepionek, wynegocjowanie dzięki temu, że wszystkie państwa europejskie wystąpiły razem, wynegocjowanie niskich cen tych szczepionek, tak? Redystrybucja, dbałość o teraz na przykład wprowadzenie certyfikatu, żeby nie poszerzała się ta wersja Delta, prawda? Certyfikatu szczepienia w całej Unii, tych paszportów i tak dalej. To są wszystko działania, których by nie było, gdyby Unia Europejska nie działała wspólnie, ramię w ramię. Okej, tylko że Wielka Brytania jest chyba dwa razy bardziej zaszczepiona, dwa razy skuteczniej wykonała plan obrony przed COVID-em, podobnie jak Stany Zjednoczone, a Unia Europejska nie bardzo jest tutaj na szarym końcu, jeśli chodzi o te silne państwowości na świecie. No dobrze, ale wróćmy na podwórko polskie, bo mówimy tutaj o powrocie Donalda Tuska w glorii i chwale. Rzeczywiście Donald Tusk jest niezwykle sprawny, jeśli chodzi o działania PR-owe. Jego powrót wywołał burzę w polskiej polityce, w polskich mediach. No ale czy nie wydaje się panu, że brakuje w tej narracji jakiejś pokuty? Ja przepraszam, że takim językiem mówię troszeczkę, językiem górnolotnym, biblijnym, ale czy naprawdę ten zły wynik w przeszłości Platformy Obywatelskiej i to, że jednak społeczeństwo przez te kolejne procesy wyborcze no, odrzucało państwa narrację, a nawet fakt, że dziś wyrósł wam taki wielki przeciwnik, wielki konkurent na opozycji jak Szymon Hołownia, który odrzuca też dorobek w dużej mierze Platformy Obywatelskiej i to, co proponował Donald Tusk, staje się jego konkurentem, prawda? No to czy to nie oznacza, że powinno zabrzmieć jakieś, przepraszam, że powinno zabrzmieć jakieś kajanie? Nie, no. Powiem tak, Donald Tusk wrócił po wielu latach do polskiej polityki. To jest w istocie 7 lat. Nie było go w polskiej polityce. Czasami co najwyżej komentował ją z daleka, więc nie wiem, dlaczego miałby przepraszać 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie błędy, które się nagromadziły przez tak długi czas, bo to już druga kadencja PiS-u i druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, to jeśli coś jest złego, to tak jak powiedział Donald Tusk w Szczecinie, za Stocznię Szczecińską, że po 6 latach nic się nie zmieniło, powinien już przepraszać PiS. To znaczy nie Donald Tusk, to że rdzewieje tam stępka słynnego promu, który miał przybijać do portów szwedzkich i miał być w ogóle początkiem serii promów. Więc w sytuacji takiej, w której polityk po wielu latach wraca, trudno. Znaczy Donald Tusk nigdy oczywiście nie unikał tego, żeby przyznawać się do błędów, tak? I pamiętamy o tym dobrze i pan redaktor też pamięta jego rozmowy z ludźmi, kiedy chociażby jeździł Tuskobusem i brał na siebie nawet ciężkie ataki na przykład kibiców, prawda, we wrześniu swego czasu i długo z nimi rozmawiał na rynku we wrześniu, żeby ich przekonywać do tego, że polityka ma swoje dobre strony.
i że warto się w nią angażować wbrew wszystkim zastrzeżeniom więc i krytyce. Więc Tusk jest akurat takim politykiem, który wydaje mi się, że ma ten, tę jakby przewagę nad innymi, że nie musi kunktować, nie musi w tej chwili ważyć słowa w taki sposób, żeby każdego zadowolić. Po prostu mówi to, co myśli. Jeśli mówi na przykład jestem katolikiem, to mówi to, bo jest katolikiem i nie kunktuje, czy część lewicowego elektoratu w tym momencie, prawda, potencjalnie do zyskania się od niego odwróci i tak dalej. Mówi po prostu to, co myśli, mówi wprost, czego wielu politykom brakuje w Polsce. Okej, ale tą pana wypowiedź trochę łamie no, wcześniejsza, bo mówił pan, że dziś z tej perspektywy widzimy sprawy nieco inaczej. No właśnie, nieco inaczej, widzimy bardziej ostro. Na przykład, czy nie uważa pan, że powinien przeprosić Polaków za mafie VAT-owskie, za Amber Gold, za sprawę nieudolnego śledztwa w Smoleńsku? No tutaj są nawet wyroki dla ludzi z jego kancelarii, więc czy za te fundamentalne błędy, za te fundamentalne grzechy, które spowodowały tak naprawdę upadek Platformy Obywatelskiej, czy za to Donald Tusk wracając nie powinien przeprosić? Ja nie wiem, nie powinien odnieść się jakoś do tych spraw, rozbroić tej bomby. Może właśnie przez to jego powrót byłby skuteczniejszy i bardziej efektowny. Panie redaktorze, problem polega na tym, że opowieść propagandowa o mafiach VAT-owskich, które szalały i śmiernicą objmowały Polskę, ale oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że VAT wyciekał i że było sporo różnych tak zwanych spółek słupów, prawda, poprzez które inne firmy wyciągały pieniądze, jeśli chodzi o VAT. Dzisiaj ten proceder trwa zresztą, jak widać chociażby po danych Ministerstwa Finansów, więc wiemy, że tak jest w całej Europie, z tym jest walka niezwykle trudna, natomiast te słynne mafie po prostu jakoś nie zostały schwytane, to znaczy minęło 6 lat i żadna mafia VAT-owska nie siedzi za swoje grzechy, więc albo ich nie było, albo PiS nie potrafi w ogóle niczego znaleźć, więc w propagandzie jest silny, to przyznajmy. Panie Rafale, ale coś na pewno. Ale ja chcę jedno powiedzieć, panie rektorze, że a propos tego kajania się, przeprosin i tak dalej. Donald Tusk nie dalej jak wczoraj mówił o tym, że popełnił błąd, na przykład wprowadzając w sposób taki zbyt przymusowy, na przykład wyższy wiek emerytalny, prawda? I to powiedział dosłownie wczoraj, tak więc, że powinno to inaczej i że dzisiaj wie doskonale, że po prostu trzeba to rozwiązać w ten sposób, że każda kobieta, każdy mężczyzna, który chce odejść na emeryturę, powinien odejść wtedy, kiedy chce. Jeśli chce wcześniej, może odejść, tylko musi mieć świadomość, że ta emerytura będzie wtedy znacznie niższa, prawda? Ale że powinien to być wolny wybór, więc, a nie przymus państwa, które nagle wprowadza jakąś ścisłą granicę. Chociaż moim zdaniem wielu ludzi nie pamięta, z powodu propagandy będziesz pracował już do śmierci, którą między innymi też Związek Solidarność przecież bardzo silnie wtedy w 2012 roku rozgłaszał, że te zmiany miały wchodzić aż do roku 2040. To znaczy ja chciałbym żyć jeszcze w 2040 roku, tak? Więc że to były zmiany rozłożone na wiele, wiele, wiele lat. Tak? Cieszę się, że pan jednak uwzględnił ten wątek, tą moją propozycję do agendy Donalda Tuska, do jego agendy powrotu. Propozycję jednak zauważenia pewnych problemów, bo jak mówię, może to być skuteczniejsze dla przyszłego sukcesu. Problemy trzeba absolutnie zauważać, tak. A problemy trzeba zauważać i absolutnie trzeba, jeśli się popełnia jakiś błąd, powinno się te błędy po prostu też naprawiać oczywiście. Tylko jak mówię, Donald Tusk jest dopiero trzeci dzień w polskiej polityce ponownie, tak. Więc proszę pozwolić, że jeśli jest wiele rzeczy, o których warto mówić, to o nich na pewno Donald Tusk będzie mówił na kolejnych spotkaniach z ludźmi, ale muszę dać mu trochę czasu. Na koniec, czy będzie pan blisko Donalda Tuska? Tak jak zawsze był pan jego bliskim współpracownikiem, był pan zawsze przy jego uchu. Czy dalej tak będzie? Czy będzie pan też w przyszłości takim jego, no można powiedzieć, przyjacielem politycznym? Bardzo ciekawie Donald Tusk powiedział o kwestii wieku, prawda, że nie warto nikogo wykluczać, niezależnie czy jest starszą osobą, czy jest kimś młodym, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i tak dalej, że żadne wykluczanie nie jest dobre. Ja powiem tylko tyle, przyjaźnię się z Donaldem Tuskiem, przywitaliśmy się niezwykle serdecznie, bo nie widzieliśmy się dłuższy czas i jestem przekonany, że będziemy pracować też razem.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, co z tym Donaldem Tuskiem. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. Nowy temat.